Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Po odcinku z hitami makijażowymi roku 2022 nadszedł czas wreszcie na pielęgnację, i przyznam Wam się do tego, że przez chwilę wahałam się, czy w ogóle tworzyć tego typu publikację, czy to będzie komuś potrzebne, ale dostałam sporo wiadomości z zapytaniami, czy podsumuję rok również pielęgnacyjnie, w szczególności w momencie, kiedy udostępniłam odcinek z hitami makijażowymi i jeszcze podsumowałam wasze hity makijażowe, więc czuję się zobligowana, żeby nakręcić odcinek również. Niż o pielęgnacji, opowiem o pielęgnacji włosów, bo sporo na przestrzeni roku się zmieniło. O pielęgnacji twarzy i e, delikatnie musnę tematykę pielęgnacji ciała. Także jeżeli interesuje Was ten temat, to koniecznie ze mną zostańcie. Zaczynamy. I podsumowanie minionego roku. Rozpocznę od pielęgnacji twarzy. I co by nie zapomnieć o jednym gagatku, który jest tutaj rodzynkiem, to zacznę od samoopalacza do twarzy, którego używałam najchętniej. Zużyłam go w ilości jednego całego opakowania. W trakcie wakacji, i kupiłam kolejne już po. I mam tutaj na myśli samoopalacz DAX Sun skoncentrowane krople samoopalające do twarzy i ciała. Mam tutaj jeszcze dopisek Bora Bora, więc może to jest taka odmiana samoopalacza, ale ogólnie mamy tutaj do czynienia z produktem do każdego rodzaju karnacji, i nawet do mojej bardzo jasnej się świetnie sprawdza. Co najważniejsze, nie zapycha mnie, a przeszłam już przez całą masę różnych kropelek samoopalających. Różnych też mleczek samopalających. Nigdy nie trafiłam niestety na takie, które by mnie na dłuższą metę nie zapychało, nie wysuszało, a tutaj w przypadku Daxa, nie dość, że mamy do czynienia z tanim produktem, to jeszcze nie na tyle komadogennym, żeby mi szkodził, nie jestem w stanie, wiecie, dać sobie niczego uciąć, że na przykład was nie zapcha, bo to jest kwestia indywidualna. Natomiast jeśli chodzi o mnie, jest w 100% dla mnie bezpieczny, a tak jak Wam mówię, moja twarz reaguje na wszystkie inne samoopalacze, nawet jeżeli. Jeżeli są dedykowane twarzy i przeszłam już przez naprawdę drogie propozycje i nigdy nie było w stu procentach dobrze. I jeśli zastanawiacie się nad tym, jak aplikować tego typu produkt, to ja kropelki samoopalające łączę z kremem bądź z serum nawilżającym, dzięki czemu uzyskuję równomierną opaleniznę. Czasami zdarza mi się, że dokładam sobie te kropelki w szczególności, jeżeli chcę szybko się opalić i na przykład nałożę je w połączeniu z kremem bądź z serum, a później po Jakimś czasie, po kilku godzinach dokładam już kropelki solo. Po prostu wydobywam sobie kilka kropelek tego samoopalacza na bacik kosmetyczny i wsmarowuję sobie w twarz, tak żeby nie ubrudzić rąk, bo niestety czy to kropelki, czy samoopalacz potrafi nawet po umyciu rąk, zoksydować i zrobić plamy. Także tutaj byłabym dosyć uważna, natomiast i kolor tego samoopalacza, i trwałość jest dla mnie w 100% zadowalająca i jeszcze cena mega atrakcyjna, także polecam sprawdzić. I teraz. Już przechodzę do produktów bardziej nawilżających i są to dla mnie, przyznam Wam szczerze, kosmetyki, które nazywam kosmetykami technicznymi, ponieważ bardzo często aplikuję je pod makijaż i bardzo też często używam ich w momencie, kiedy robię dla Was testy, na przykład testy podkładów, bo wiem, że ta pielęgnacja nie wchodzi w reakcję, czy to z podkładami, czy ogólnie z całym makijażem. Świetnie przygotowuje buzię pod makijaż, pięknie ją zmiękcza, nawilża. To uczucie nawilżenia jest wyczuwalne przez calutki dzień, i jeżeli podkład jest okej, okay, to będzie na buzi wyglądać świetnie i też świetnie się utrzyma. I mam tutaj na myśli markę Physio Gel i dzisiejszy odcinek powstaje we współpracy z tą marką. Ja podjęłam z nimi współpracę już myślę ponad pół roku temu, na pewno ponad pół roku temu, ale też dlatego, że po prostu korzystam z tej marki na co dzień i też bardzo często wam ją polecam nie mając żadnej współpracy i w szczególności chciałabym wam polecić krem, o którym mówię nie tylko wam, ale mówię też całej mojej rodzinie moja ciocia go Kupuje, Gabrysia go używa, i to jest krem codzienne nawilżanie, krem do skóry suchej i wrażliwej. Ja korzystam z niego pod makijaż i oczywiście też pod SPF. Świetnie mi się sprawdza. Jest pięknie nawilżający, buzie, zmiękczający na skórek. Nie wchodzi totalnie w żadną reakcję z makijażem. Wygląda naprawdę świetnie i nie pozostawia na buzi tłustej warstwy. Na wieczór mogę Wam tak w międzyczasie polecić też krem intensywne nawilżanie, krem do cery bardzo suchej i wrażliwej. Natomiast wracając do takiego go kremu, który mogę Wam z czystym sumieniem polecić i tutaj mam już trzecie opakowanie, dlatego że u mnie korzystamy z niego rodzinnie. To jest to właśnie codzienne nawilżanie, krem do skóry suchej i wrażliwej. Nie wierzę, że komuś może się nie sprawdzić. Nawet jeżeli miałam buzię podrażnioną, czy to od retinolu, czy retinalu, czy to od jakiegoś kwasu, to nigdy aplikowanie tego kremu nie sprawiło mi dyskomfortu, także serdecznie polecam. Kolejne produkty nawilżające, które z ręką na sercu mogę Wam polecić, bo znam je dłużej niż rok i wracam do nich regularnie, w szczególności w okresie zimowym, to marka Bielenda Professional Supreme Lab i mam tutaj na myśli tę żółtą serię z ceramidami. Moje dwa ulubione produkty to intensywnie odżywczy krem na noc z ceramidami oraz barierowy eliksir hydroodżywczy z kompleksem MMF. To są produkty, takie pewniaki, które świetnie odżywiają skórę, z których korzystam w momencie, kiedy mam buzię dość mocno przesuszoną, ale nie tylko, ponieważ nie da się z nimi przesadzić, one też nie zapychają, nawet jeżeli nałożycie grubą warstwę tego kremu na noc, to nie musicie się obawiać, że na twarzy pojawi Wam się wiecie, jakaś dziwna, zaskakująca niespodzianka. I jeśli chodzi o ceramidy, to one w szczególności zmiękczają, nawilżają dogłębnie na skórek i ja uważam, że jest to jeden ze składników przeciwzmarszczkowych i myślę, że docenią to moje polecenie, w szczególności posiadaczki cer suchych. Ja mam cerę normalną, ale zimą staje się ona sucha też przez retinol, retinal. No niestety na mnie retinol, retinol i retinal działają nadal, mimo tego, że stosuję je regularnie, dosyć wysuszająco. Także na pewno taką kontrolę nad moją twarzą pozwalają mi zachować też te produkty z ceramidami. Jeśli chodzi o żel do mycia twarzy, z jakiego korzystam, w szczególności w trakcie kuracji retinolem bądź retinalem, to taki Basic Lab. Jest to dermatologiczna emulsja myjąca do skóry ultra wrażliwej i to jest właśnie produkt, z którego korzystałam. Mam go już tutaj naprawdę resztkę. Zauważyłam, że tej Mulsi myjącej zaczęłam używać najczęściej w okresie jesienno-zimowym w momencie wprowadzenia właśnie retinolu, ponieważ potrzebowałam czegoś, co skutecznie mi buzie doczyści po, na przykład, jej wcześniejszym olejowaniu demakijażu, ale jednocześnie nie będzie jej przesuszać i dodatkowo podrażniać i też w momencie aplikowania. Takiego żelu do mycia twarzy. Nie chciałam czuć dyskomfortu i przesuszenia ani bólu, no bo wiecie, że jeżeli macie podrażnioną skórę, no to bardzo często bywa tak, że produkty myjące potrafią ją podrażnić. Mi czasami nawet jak szampon ściekał po twarzy, to potrafił mnie szczypać. A jeśli chodzi o tę emulsję myjącą, to jest naprawdę ultra łagodna i jednocześnie skuteczna w oczyszczaniu, więc polecam w szczególności wrażliwcom. A w momencie, kiedy mam jakieś problemy z niedoskonałościami, w to korzystam z Bielenda Professional, łagodny żel do mycia twarzy z kompleksem antybakteryjnym i on zawiera tutaj jeden z moich ulubionych składników na niedoskonałości, czyli niacynamid i też mogę Wam polecić, nadal podtrzymuję niacynamid z Basic Lab, ale również całą tę zieloną serię z Bielendy Professional, która zawiera w swoim składzie niacynamid, świetnie mi się sprawdza i z tego żelu korzystałam również w momencie, kiedy miałam jakieś takie przejściowe problemy z niedoskonałościami na plecach i ramionach i to też bardzo mi pomogło także to już kolejne opakowanie zużywam skrupulatnie i serdecznie Wam polecam, w szczególności jeżeli macie problemy z jakimiś krostkami, ze skórnikami to to może Wam pomóc pozostając jeszcze na chwilę w temacie nawilżania, odżywiania sery to ostatnie dwa produkty w tym temacie, które mam Wam do polecenia to serum z Basic Lab z 15% trehalozą nawilżenie i wypełnienie to jest serum, które katuje już od myślę dwóch lat oczywiście nie jedno opakowanie, tylko to to już jest już moje, nie wiem, piąte, szóste z rzędu. Bardzo lubię Trehalozo, ona działa niesamowicie zmiękczająco, nawilżająco i odżywczo na moją skórę i to jest produkt, z którego śmiało mogę korzystać i na dzień, i na wieczór, bo jest na tyle lekka i szybko się wchłania, że możecie nałożyć ją wieczorem pod grubszą warstwę kremu, jak również bezpośrednio pod SPF i później zaaplikować na to makijaż, nie robiąc nawet zbyt dużego odstępu, a naprawdę właściwości odżywiające przynajmniej moją skórę, która jest sucha, w szczególności teraz zimą, są nieocenione, także ja wracam do tego serum regularnie i serdecznie Wam polecam. I ostatni produkt do twarzy z serii tych turbo odżywczych to olejek marki Erborian, to jest dokładnie Skin Therapy 17 Super Ingredients. Mamy tutaj 17 różnych odżywczych składników, nie wiem dokładnie co tutaj jest, ale działa to słuchajcie fenomenalnie, zresztą to widać, ja mam tutaj już resztkę tego olejku i muszę kupić sobie kolejny, wcześniej z użyłam jeszcze mniejszą pojemność, bodajże 15 ml, tutaj jest 30 ml. On niestety swoje kosztuje, ale uratował mnie w kilku newralgicznych momentach. W momencie, kiedy dosyć mocno przysuszyłam sobie twarz retinolem, jak również pomógł mi ostatnio w momencie, kiedy wychodziłam z choroby, miałam grypę żołądkową kilka dni, łuszczyłam się jak jaszczurka. Kilka dni aplikowania tego olejku naprawdę zdziałało cuda i przywróciło mi elastyczność mojej skóry. Oczywiście to jest co prawda olejek dwufazowy, więc możecie aplikować go na twarz solo, tylko musicie pamiętać o tym, żeby go wstrząsnąć, ale ja i tak zawsze nakładam ten olejek pod grubą warstwę kremu na wieczór. Czasami nakładam go też na dzień, jeżeli nie planuję się malować, to też nakładam olejek i grubą warstwę kremu. I ja wiem, że jest to produkt jeden z droższych w dzisiejszym odcinku i można się wahać, czy chcecie go kupić, ale ja go kupię z pewnością ponownie, bo świetnie mi się sprawdzi. Uratował mnie wręcz w takich skrajnych momentach, gdzie nie byłam w stanie wyprowadzić mojej skóry na prostą, gdzie miałam takie płaty, obszary skóry suchej, która mi się łuszczyła. Także jeżeli też borykacie się z przesuszeniami, w szczególności może zimą, teraz wiecie, kiedy działają grzejniki, kiedy wychodzicie na zimno, no to serdecznie naprawdę polecam Wam ten produkt. Myślę, że się nie zawiedziecie. I jeszcze na chwilę wrócę do tematu niedoskonałości, ponieważ chcę powiedzieć o dwóch produktach tak wiecie. Błyskawicznie. Jeden z produktów jest do nakładania miejscowego, kiedy wyskoczy Wam jakiś zenon. Ja wtedy korzystam z MIO Pink Acne Poison. Wcześniej używałam Mario Bodesku, też tego różowego płynu. Natomiast jeśli chodzi o MIO, uważam, że jest lepszy. Tutaj mamy bodajże cynk, ale również olejek z drzewa herbacianego. Ogólnie te produkty działają dosyć podobnie. W porównaniu do Mario Bodesku jednak MIO jest gęstszy, więc też lepiej utrzymuje się na tych niedoskonałościach. I też mam wrażenie, że dzięki temu szybciej i skuteczniej je zasusza. Bardzo często jest tak, że namierzę jakiegoś zenona na przykład po zmyciu makijażu przed snem, mam w łazience takie dziwne oświetlenie, które podkreśla wszystkie niedoskonałości i wtedy właśnie namierzam sobie jakichś nowych mieszkańców na mojej twarzy i traktuję ich tą właśnie pastą. I bardzo często bywa tak, że następnego dnia w ogóle zapominam, że te pryszcze na mojej twarzy istniały, ponieważ ta pasta z Mio pięknie je jakby wycisza, wstrzymuje ich rozkwit, także one nie rosną bardziej. Wręcz bardzo często się wchłaniają i nie pozostaje po nich nawet mały ślad. Także serdecznie polecam wam ten produkt, bo też nie kosztuje jakoś bardzo dużo w porównaniu na przykład z Mario Bodesku. to jest ułamek ceny. A z kolei produkt, który pomógł mi pozbyć się niedoskonałości z pleców i ramion, to oprócz tego żelu do mycia twarzy z niecynamidem korzystałam również z maści, jaką jest Acniderm z kwasem azelainowym bardzo taniutka maść. Już nie pamiętam, ile ona mnie kosztowała. 15-20 zł. I korzystałam z tej maści codziennie, aplikując jeden raz na dobę. I przyznam Wam szczerze, że jak miałam dosyć spory problem z takimi mikrokrostkami na ramionach, na plecach, i przez jakiś czas nawet nie zdawałam sobie z tego sprawy, bo nigdy nie miałam tego problemu. I zauważyłam je dopiero w którejś przybierali, nie wiem, chyba w zarze. I mówię, co tam mi się dzieje. Oczywiście, gdyby to nie pomogło, no to udałabym się do dermatologa. Sprawdziłabym również hormony, zrobiłabym szybciej badania, ale badania robię co rok i moje najbliższe badania będą miały miejsce w lutym, bo właśnie minie rok. Ale stwierdziłam, że najpierw zacznę na własną rękę i ta maść bardzo mi pomogła, zneutralizowała ten problem właściwie do zera. Teraz już jej nie używam codziennie, bo nie mam takiej potrzeby, już nie mam takich rozkwitów, niedoskonałości. I ostatnie trzy produkty do pielęgnacji twarzy, będę się streszczać, obiecuję, to witamina C. Jeśli chodzi o witaminę C, to najpierw korzystałam z witaminy z Basic Lab. Ja zwykle z witaminy C korzystam rano przed aplikacją SPF-u, bo oprócz właściwości rozjaśniających, witamina C również wspomaga ochronę przeciwsłoneczną, także fajnie jest łączyć ją z kremami SPF. I poznałam jakoś chyba pod koniec listopada albo w grudniu kolejną bardzo fajną witaminę C, i to jest lekkie serum z potrójną witaminą C i antyoksydantami. Cenowo wypada lepiej niż Basic Lab, dlatego Wam ją polecam. Ostatnio jeszcze poznałam takie serum rozświetlające z witaminą C z Yumi i jeszcze tańsze, które pięknie rozświetla cerę swoją drogą, także też Wam serdecznie polecam. A skoro już wspomniałam o SPF, to takim moim największym odkryciem minionego roku był krem Bandy Anti-Aging, przeciwzmarszczkowy krem SPF 50. I też to jest produkt bardziej przystępny cenowo niż moje ulubione, wiecie, takie wysokopółkowe SPFy, a działa równie dobrze dobrze, nie wybiela, nie osadza się na twarzy, nie obciąża, także korzystam z niego na równi chętnie jak z moich innych ulubionych SPF-ów z wyższej półki. Także serdecznie Wam polecam i polecałam Wam już go tutaj wielokrotnie, też nie koliduje z makijażem, nadmiernie nie wybiela, naprawdę super produkt. No i ostatni gagatek, czyli właśnie wspomniany Retinal. Z Retinolu też korzystałam, ale Retinal chyba wolę bardziej, dlatego że mniej mnie podrażnia. I w sumie w ubiegłym Roku miałam do czynienia nie tylko z retinalem marki Basic Lab, ale również z retinalem Sensum Mare które niestety nie poparzyło, mimo tego, że no już dosyć regularnie aplikowałam retinal marki Basic Lab. Także takim retinalem, który faktycznie mi służy, do którego już moja buzia się przyzwyczaiła i raczej już nie boję się tego, że mnie jakoś skrajnie przesuszy czy poparzy, jest Basic Lab korygujący serum z retinalem. Nadal jednak korzystam z dosyć niskiego stężenia 007%. Nie wiem dlaczego tak jest, że nie potrafię zbudować mocniejszej tolerancji zwiększać mocy tego retinalu. Zawsze nawet próba aplikowania retinalu częściej niż co 2-3 dni kończy się tym, że buzia mi się trochę za bardzo przesusza, także nawet nie myślę o tym, żeby zwiększać stężenie, bo boję się, że mogłoby się to skończyć tragicznie. Zresztą moja buzia została poparzona niedawno przez naprawdę dość niskie, najniższe w marce Sensum mare stężenie retinalu i przyznam Wam, że byłam w szoku, bo myślałam, że jestem do tego składnika już dosyć dobrze przyzwyczajona, ale jak się okazało, Tutaj kwestia marki również ma znaczenie. Także jeśli chodzi o retinal i retinol, ja mam nadal z tym składnikiem love-hate relationship, może dlatego, że mam cerę suchą, cerę wrażliwą i faktycznie to budowanie tolerancji u mnie mam wrażenie, że trwa non-stop. Oczywiście są wzloty, są upadki, no ale jeśli chodzi o to, do którego zdążyłam się najbardziej i najlepiej przyzwyczaić, to właśnie do tego serum marki Basic Club. Także to tyle, jeśli chodzi o pielęgniarkę twarzy przechodzimy do włosów. I jeśli chodzi o włosy, no to w 2022 nastąpił przełom, dlatego że po raz pierwszy przedłużyłam włosy i przedłużam je do dzisiaj tak naprawdę, no bo umówmy się, robiąc z brązu bardzo jasny blond, no bo to nadal jest dość jasny blond, a wcześniej robiąc sobie platynę. No niestety moje włosy dostały dosyć mocno w kość i zapuszczenie ich w dobrej jakości i gęstości do chociażby takiej długości. Nawet długości połowy krótszej, jest dosyć dużym wyczynem i nie wiem, czy jest to możliwe. Szczerze Wam przyznam, mimo tego, że stosuję świadomą pielęgnację już od lutego czy od marca. No ale już trochę tych miesięcy minęło i faktycznie widzę ogromną poprawę. Natomiast jeśli chodzi o samą gęstość włosów, szczególnie na długości, ponieważ one przy skórze, przy skalpie są bardzo gęste, o tyle później im dalej w las im patrzymy niżej, tym włosy są bardziej powykruszane i już nierówne. No i same końcówki są. Dosyć cieniutkie. Także ja, jeżeli chcę mieć włosy dłuższe niż do ramion i nie musieć nosić tylko prostego, krótkiego boba, no to muszę niestety włosy przedłużać bądź zagęszczać. Także to był taki u mnie przełom, taka zmiana, i tutaj się nic nie zmieniło. Chodzę na przedłużenie, przełożenie włosów co trzy miesiące i nadal one są przedłużone, także, żeby była jasność, mówimy tutaj o moich włosach w połączeniu z włosami przedłużanymi i o takiej pielęgnacji dostosowanej do tych włosów też między innymi będę mówić, ale to, że mam włosy przedłużane, nie znaczy, że jest mi jakkolwiek prościej. Na pewno prościej jest mi uzyskać dane fryzury, mogę mieć włosy takie, jak sobie wymarzę, pokręcone, proste, gęste i tak dalej. Natomiast jeżeli źle dbacie o doczepy albo w ogóle o nie nie dbacie, no to one też się niszczą, też się rozdwajają. Dodatkowo mam wrażenie, że te włosy, które no już jakby nie są przytwierdzone do skóry głowy, trochę szybciej się niszczą, troszeczkę mają mniejszą tolerancję na wysokie temperatury i pomimo tego, że mam dobraną dobrą jakość włosów, no to może to jest kwestia też tego, że są blond, więc były wcześniej rozjaśniane. Cały ten wywód, słuchajcie, sprowadza się do tego, że o włosy przedłużone też trzeba dbać i też muszę o nie dbać dosyć specjalistycznie. Nie mówię, że drogo, natomiast korzystam z różnych fajnych odżywek, produktów, które śmiało mogę Wam polecić i rekomendować w szczególności osobom o włosach średnio oraz wysokoporowatych, bo ja zarówno moje prywatne włosy, jak i te doczepione mam właśnie na poziomie średnio i wysokoporowatych. Zanim przejdę do odżywek i pielęgnacji, to też, żeby nie zapomnieć, chcę podzielić się z Wami moim odkryciem roku 2022, czyli morelową płukanką do włosów. Prawdopodobnie słyszeliście o różowych, fioletowych płukankach. Ja muszę przyznać Wam się do tego, że zakochałam się w morelowej płukance, ponieważ ma więcej ciepłych, takich właśnie brzoskwiniowych tonów w sobie. Różowa płukanka jest dla mnie zbyt chłodna i zwykle, kiedy aplikuję ją na chłodny blond, wychodzi na mojej głowie zbyt cukierkowo wychodzi taki po prostu Barbie Pink, a mi zależy na takim przybrudzonym, cieplejszym efekcie właśnie Strawberry Blond. I uważam, że najładniejszy Strawberry Blond, czyli truskawkowy blond, jaki uzyskałam na przestrzeni tego roku, pochodził właśnie z tej półkanki i korzystam z niej zgodnie z przeznaczeniem. Używałam jej też, mieszając ją z. Odżywką, ale wtedy ten efekt nie był aż tak równomierny. Najlepiej moim zdaniem ta płukanka działa, kiedy wymieszam ją w misce z wodą. Wtedy po prostu na kilka sekund wkładam głowę do miski, moczę włosy, dosłownie to trwa 8-10 sekund. Po tej chwili wyciągam głowę, spłukuję nadmiar tej płukanki z włosów, tak żeby już bardziej nie oksydowała i nakładam odżywkę, później normalnie suszę włosy i układam i mam przepiękny kolor włosów, który utrzymuje się przez 2-3 mycia. I też nie jest taki, wiecie, nieprzewidywalny, jest bardzo równomierny i bardzo też upiększający, niezbyt chłodny, niezbyt neonowy. Także naprawdę bardzo serdecznie polecam Wam tę półkankę, jeżeli chcecie uzyskać efekt truskawkowego blondu, a nie takiego cukierkowego Barbie pinku. Także skoro już podzieliłam się z Wami moją ulubioną techniką nietrwałej koloryzacji włosów półkanką, to przechodzimy już do pielęgnacji. Pierwszym produktem, którym chcę się z Wami podzielić, jest jeden z fajniejszych szamponów, który odkryłam kilka miesięcy temu, i to jest szampon. Herbum ryżowy szampon w piance. Jeden z łagodniejszych w mojej kolekcji, bo zwykle korzystałam wcześniej z fioletowego szamponu z Matrixa i nadal z niego korzystam dosyć regularnie, natomiast nieco, każde mycie, tylko co drugie, trzecie najczęściej. Oczywiście to zależy od mojej potrzeby, od tego, czy mam już żółty blond. Natomiast dłuższe korzystanie z Matrixa i z tego fioletowego szamponu może kończyć się lekkim przesuszeniem. Dlatego lubię sobie wzbogacać się tą cie głowy właśnie tym szamponem ryżowym, który jest bardzo delikatny. Jednocześnie jest nieobciążający, nie pozostawia takiego, wiecie, efektu tłustego skalpu. Naprawdę fajnie oczyszcza i jest jednocześnie łagodny, więc dla mnie ekstra. Nie wzięłam ze sobą peelingu z Bundy. To jest peeling, trycho peeling dokładnie. Robię sobie peeling raz w tygodniu najczęściej i to fajnie oczyszcza mi skalp. Prowadzenie peelingów do mojej pielęgnacji sprawiło również to, że moje włosy się trochę Mniej przetłuszczają, mogę śmiało wytrzymać z nimi dwa dni. Kiedyś, w szczególności kiedy miałam już taki, wiecie, lekki, wyhodowany odrost, to przetłuszczały się po kilku godzinach, mogłam mi umyć rano i wieczorem już mieć efekt tłustej głowy. Także peelingi serdecznie Wam polecam, jeżeli na przykład macie problem z przetłuszczaniem się skóry głowy. I mam też wrażenie, że on fajnie przygotowuje skórę do dalszej aplikacji, na przykład wcierek na porost włosów. I skoro zaczęłam już gadkę o wcierkach, to nie mogłabym nie wspomnieć o jednej z moich ulubionych, a właściwie ulubionej, dlatego że jak ją poznałam, to już wszystkie inne wcierki przestały mieć znaczenie. I mam tutaj na myśli wcierkę Grow Me Tender od Anwen, kocham za zapach, jest taki ziołowy. Dodatkowo tamgiełka stymuluje wzrost włosów nie tylko tym, że ma w sobie składniki aktywne, ale również rozgrzewa skalp. I ja kocham ten moment rozgrzewania skalpu, to jest takie moje guilty pleasure. Może być tak, że ten efekt będzie dla Was zbyt intensywny, może nawet wkurzający, ale ja osobiście uwielbiam ten moment dnia, kiedy aplikuję sobie tę wcierkę na głowę, pomasuję ją opuszkami palców i czuję to Takie lekkie mrowienie i ciepełko. Dodatkowo ma świetny, bardzo precyzyjny aplikator, nie trzeba go przelewać w jakieś strzykawki, bawić się, tylko możemy tego używać na bieżąco i bezpośrednio po zakupie. Czyli aplikuję tę wcierkę codziennie, raz dziennie, bez względu na to, czy włosy są gotowe do mycia. Zwykle aplikuję ją po myciu głowy i też pomiędzy myciami, ona mnie nie przetłuszcza. Wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że też utrzymuje mój skalp w ryzach. A jeśli jeśli chodzi o produkty nawilżające, odżywki, maski, to mam Wam do polecenia w szczególności markę Onlybio. Ja przechodziłam głównie przez markę Onlybio, Stars from the Stars, ale to jest marka własna marki Onlybio, z tego co wiem. Jak również korzystałam z odżywek Anwen. nigdy nie używałam Hair Queen, ale może powinnam, dajcie mi znać, co o nich myślicie. Natomiast jeśli chodzi o markę Onlybio, to chyba lubię ją najbardziej, ponieważ miałam taki moment, kiedy nie używałam. On tylko używałam Stars from the Stars, używałam właśnie odżywek Anwen, a później z ogromną przyjemnością powróciłam do odżywek On i przypomniałam sobie, dlaczego tak bardzo je kocham i moim zdaniem działają najskuteczniej. Najskuteczniejsza moim zdaniem jest linia z Hebe. Mam tutaj odżywkę humektantową do każdej porowatości włosa i odżywkę proteinową do każdej porowatości włosa, jak również mam maskę emolientową, tutaj już do włosów wysoko wysokoporowatych. Kocham te maski, ale kocham również serię z Rosmana, i tutaj. Mam taki jakby odpowiednik tej maski Only Bio do włosów wysokoporowatych, ale właśnie z Roska. One troszeczkę inaczej pachną, mają inne opakowania, ale ogólnie, jeśli chodzi o działanie, to ja nie widzę tutaj większej różnicy. Jeśli chodzi o odżywki Anwen, to niestety nie mam tutaj pod ręką żadnej z nich. Też bardzo fajnie działają, ale uważam, że są troszeczkę lżejsze w konsystencji, przez co w szczególności, kiedy aplikuję je na wilgotne włosy i też nie, odczekuję, nie odciskuję włosów, wręcznik może powinnam zacząć przed aplikacją odżywki ale mam wrażenie, że te z Only Bio nie spływają z włosów, a z kolei te z Anwen mają tendencję do tego spływania, w szczególności kiedy włosy są wilgotne. Lubię też ze Stars From The Stars, ale jednak takie stare dobre Only Bio i ich maski i odżywki najlepiej na mnie działają, także serdecznie wam je polecam. Oczywiście inne wspomniane przeze mnie marki też są super, więc warto jest sobie po prostu e, Popatrzeć, popróbować różnych. Różne są zwykle na promocji. Czasami Advent, czasami Only Bio, czasami Stars from the Stars. Także ja zwykle patrzę na to, co jest akurat w promocji z tych odżywek, które już znam, marek, które mam sprawdzone i zawsze jestem zadowolona. Następnym bardzo ważnym aspektem, który wprowadziłam do pielęgnacji włosów, było olejowanie. I wiem, jestem prawdopodobnie ostatnią Polką, która w ogóle poznała właściwości oleju. No może przesadzam, ale wiecie, zaczęłam olejować włosy naprawdę stosunkowo dosyć późno W porównaniu z włosom maniaczkami. I moje dwa ulubione oleje to przede wszystkim ten do włosów blond z Mexmo, którego nie mam tutaj ze sobą. Muszę sobie zrobić zapas, ponieważ już mi się skończył. A kolejnym olejkiem, bardzo fajnym, który mogę Wam polecić, to Marakuja olej do włosów wysokoporowatych marki Anwen. Także ja korzystam z tych olejów naprzemiennie. Kiedy mam Anwen, to sobie go po prostu kończę, później zamawiam Mexmo, kończę Mexmo i kupuję Anwen, tak żeby po prostu robić taką małą rotację olejową. I może tak wiecie, nie przyzwyczajacie włosów do jednego stałego oleju i jestem bardzo zadowolona z rezultatów, włosy są mięciutkie, też nauczyłam się porządnie ten olej spłukiwać z moich włosów, bo na początku mi to nie wychodziło, ale metoda OMO, odżywka, mycie odżywka, naprawdę robi tutaj robotę i nie mam w ogóle najmniejszego problemu już w tym momencie ze spłukiwaniem oleju z włosów. I właśnie te moje ulubione to Anwen i Maxmo, także polecam Wam za patrzeć się w oleje właśnie tych marek i też zawsze polecam je moim znajomym, nawet mojej trenerce poleciłam olej z Mexmo, także wierzcie mi lub nie, ale robię niezłą promocję tym markom w moim prywatnym życiu i to jeszcze za darmo, także naprawdę serdecznie polecam. A jeśli chodzi o zabezpieczanie końcówek, to po każdym myciu i wysuszeniu włosów aplikuję jeden albo drugi produkt, jeden z silikonami, drugi bez, ten bez silikonów to Happy Ends od Anwen i z tego co wiem, ta konsystencja została zmieniona na przestrzeni lat, ponieważ pierwsze olejki Happy Ends były gęstsze i z tego, co mi pisaliście, potrafiły obciążać włosy. Natomiast ja kupiłam ten olejek, już nie pamiętam, jakieś dwa miesiące temu, czy trzy miesiące temu. I dla mnie jest to turbo leciutki produkt, który kompletnie nie obciąża. Mogę naprawdę nałożyć sporą ilość, w szczególności, kiedy potrzebuję takiego większego wygładzenia włosów i nie mam poczucia tłustości na włosach, nie przetłuszczają się szybciej, nie wyglądają na oklapy. Dodatkowo tak pięknie i słodziutko pachnie, tak bardzo deserowo. Ja wiem, że to nie jest zapach, który może wszyscy chcemy mieć na swoich włosach, ale ja to kupuję i mi się to podoba. Także ten olejek mam osobiście w dwóch sztukach: jeden w łazience, drugi w salonie. I jak sobie przypomnę, albo jestem właśnie w trakcie suszenia włosów e, i w zależności od tego, w którym pomieszczeniu, to zawsze ten olejek mam przy sobie. A drugi już z silikonami to Marokan Oil i to jest dokładnie Marokan Oil. Treatment. Ja mam go w takiej większej buteleczce, i to też już kolejna buteleczka, którą zużywam. Najpierw miałam taką mniejszą, miniaturową, a teraz już drugą, pełnowymiarową i też super mi się sprawdza. To jest serum silikonowe, mi się wydaje. Tak, tak, ma silikon w składzie, natomiast pięknie wygładza włosy, też ich nie obciąża. Moje włosy lubią silikony, zarówno moje własne prywatne, jak również te przedłużane. Także bez bicia przyznaję się do tego, że aż tak mocno nie stronię od tych silikonów. W szczególności jeśli chodzi o zabezpieczenie końcówek. Także te dwa serum naprawdę świetnie mi się sprawdzają, super zabezpieczają końcówki włosów, i w zależności od tego, czy akurat mam ochotę na serum bez silikonów, czy na silikonowe, to tak sobie je mieszam. Czasami aplikuję trochę jednego, trochę drugiego, także tutaj one też są ze sobą w pełni kompatybilne. Kolejnym moim ogromnym odkryciem roku 2022, jeśli chodzi o włosy, były wałki do kręcenia loków. Moim pierwszym wałkiem był ten wałek kiedwabny z Maxmo. Tutaj mam akurat wersję cienką do włosów krótkich i powiem wam, że ja kręciłam śmiało na ten wałek również włosy zdecydowanie nawet dłuższe od tych, które ja mam, o jakieś 10 cm i również fajnie mi się sprawdzał. Ja chyba wolę te krótsze trochę wałki jednak dlatego, że łatwiej mam wrażenie je później z tyłu zawiązać, nic tam później nie lata, nie uciska w trakcie snu, także ja przy tym wałku pozostanę. Też bardzo często korzystam z wałka z Rossmann na który kosztuje tam 25 zł. Tam mam jeszcze dołączoną klamerkę do zestawu. Wałek z Rosmana jest super dlatego że ma w sobie taki drucik, więc mam wrażenie, że lepiej utrzymywał mi włosy jak były krótsze i po prostu były utrzymane nawet przez całą noc, z spania przygnieciona do poduszki w ryzach, a ja się lubię wiercić. Dodatkowo jego cena jest bardzo atrakcyjna. Natomiast jeśli chodzi o wałki jedwabne i nie chodzi mi tutaj konkretnie o ten z Maxmo, bo możecie dostać też inne wałki jedwabne na na przykład w hebe za 60 kilka złotych. Także jeśli chodzi o wałki jedwabne, to nie trzeba przepłacać, ale jedwab sam w sobie sprawia, że włosy się nie elektryzują, także są mam wrażenie gładsze niż po wałku z Rossmana. Także jeśli potrzebuję loków, które są takie hollywoodzkie, wygładzone i ujarzmione, to raczej sięgam właśnie po wałek z Maxmo. Natomiast kiedy mam włosy trochę krótsze i chcę, żeby wałek porządnie mi te włosy trzymał w ryzach przy głowie, no to korzystam z wałka z Rossmana. A jeśli zastan Zastanawiacie się, czego używam do utrwalania tych loków? To ja właściwie nie korzystam z lakieru do włosów, korzystam z innego stylizatora, który pewnie też trochę przesusza, ale mam wrażenie, że na mniejszą skalę. I mam tutaj na myśli taki spray Stress ME Day 2 Wave Enchancer. Pierwszy raz miałam styczność z tym produktem w lutym i się zakochałam. I pierwotnie korzystałam z niego dopiero na drugi dzień, tak jak nazwa wskazuje czyli najpierw kręciłam włosy na wałek bez użycia żadnych stylizatorów, chodziłam tak. Cały dzień one się rozprostowywały mniej więcej, a później, właśnie wieczorem, kiedy nie chciałam włosów myć, tylko po prostu chciałam odświeżyć fryzurę, to spryskiwałam włosy tym produktem Tresemme i zawijałam włosy na wałek i następnego dnia one były nie dość, że mocno pokręcone, to jeszcze bardzo fajnie utrwalone i takich loków już nie było łatwo zajechać. Także w pewnym momencie zaczęłam korzystać z tego sprayu również bezpośrednio po umyciu i wysuszeniu włosów i teraz już za każdym razem, kiedy wysuszę włosy i chcę je zakręcić na wałek, to spryskuję je tym sprayem Day 2 i one dzięki temu mają y, mocniejszy skręt, taką lepszą definicję skrętu i jednocześnie są znacznie bardziej trwałe Małe. Także polecam Wam serdecznie ten produkt, bo lepszego stylizatora w tym klimacie nie znalazłam. Oczywiście moglibyście korzystać jeszcze z jakichś takich wiecie sprayów solnych, natomiast mam wrażenie, że one już bardziej przesuszają włosy, i właśnie trochę wtedy one się robią sianowate. A po tym sprayu nie zauważyłam żadnych skutków ubocznych. Także no, korzystam już prawie rok z tego produktu i jestem nadal bardzo zadowolona i serdecznie Wam go polecam. Także tyle jeśli chodzi o włosy, a teraz przejdziemy na ciocha, do produktów pielęgnacyjnych do ciała. Mam ich całe dwa, <grymne> dlatego, że jeśli chodzi o jakieś żele, podprysznic, balsamy do mycia ciała, no to zwykle korzystam z Bath Body Works, ewentualnie kupuję jakieś doraźnie w Rossmanie typu Dove i tak dalej. Ja nie jestem w tym temacie aż tak bardzo wymagająca. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby produkt fajnie pachniał i miał fajną konsystencję. Także tutaj polecę Wam samoopalacz i słuchajcie, to nie jest lokowanie produktu, ale polecę Wam również samoopalacz Opalacz marki Dax Sun, bo bardzo fajnie mi się z niego korzystało. I mam tutaj nawilżającą piankę brązującą do twarzy i ciała. Co prawda, do twarzy jej nie stosowałam, bo się bałam, że mnie zapcha. Poza tym mam sprawdzone już te kropelki, także im pozostanę wierna, może na zawsze, o ile zawsze będą produkowane, chociaż wątpię. Natomiast jeśli chodzi o piankę brązującą, to jednym z najtrwalszych samoopalaczy był właśnie ten z Daxa, z niższej półki, bo zwykle kupowałam jakieś, wiecie, fake bake, ale nie tylko, też miałam samoopalacze z Vitali Berata i one faktycznie fajnie długo się utrzymywały, no ale też były horrendalnie drogie. A z racji tego, że już tak mi bardzo nie zależy na tym samoopalaniu nawet latem, mogę śmiało śmigać na białasa i totalnie mnie to nie krępuje. Mam wrażenie, że już mam na to wywalone. Jak się komuś nie podoba, to może się nie patrzeć na moje jasne, wręcz białe, sine nogi. Nie interesuje mnie to, jestem jaka jestem. W każdym razie czasami mam ochotę się samoopalić i właśnie sięgam wtedy po coś wcale nie najdroższego na świecie, bo wiem, że nie zużyję prawdopodobnie tego samoopalacza w 100%, bo nie mam też takiej potrzeby, żeby go reaplikować regularnie, także kupuję coś tańszego i właśnie jeśli chodzi o tańsze samoopalacze, to korzystałam z różnych, na przykład z Body Boom, z samoopalacza, który też był fajny, ale niestety dosyć krótkotrwały. Korzystałam też z Liren, bardzo fajne samoopalacze, ale też jakoś mega turbo długo się nie utrzymywały na mnie, a właśnie ten Dax Sun mam wrażenie, że jest nie dość że w fajnym kolorze, to jeszcze długo się utrzymuje. No, jeden z Liren w piance mniej więcej mu dorównywał. No, a jeśli chodzi o balsam do ciała, którego używam, po prostu wiecie, nawet nie codziennie, bo tak jak Wam mówię, nie jestem aż taka bardzo wymagająca, ale bywają dni, że faktycznie czuję lekkie przesuszenie. W szczególności czułam je, kiedy walczyłam z tymi niedoskonałościami na plecach i ramionach. No, to faktycznie tam skóra nawet mnie miejscami piekła była lekko podrażniona, także wtedy korzystałam stałam najczęściej z tego balsamu i to jest balsam Fiziojel i to jest łagodzenie i ulga, balsam łagodzący do skóry suchej, podrażnionej i nadwrażliwej. Tutaj zostało to podkreślone wielokrotnie, że jest to idealny produkt do wrażliwej skóry. Także ja najczęściej aplikowałam go właśnie na te ramiona i plecy, kiedy czułam, że są przesuszone. I też usuwam jeden tatuaż. Jestem już po kilku sesjach usuwania i skóra po takim usuwaniu laserowym jest przez kilka dni dosyć mocno przesuszona wrażliwa, więc też oprócz tego, że najpierw korzystam z maści przez kilka pierwszych dni po takiej sesji usuwania, to później właśnie wspomagam się jeszcze balsamem nawilżającym i właśnie używam tego fizjol, bo on nie podrażnia, nie irytuje tej skóry, nie ma w sobie też wiecie żadnych pachnideł w środku, żadnych perfum, także skóra w pełni może cieszyć się tym uczuciem ukojenia bez dodatkowego podrażniania. Szybko się wchłania, nie ma takiej oblepiającej, zbyt gęstej konsystencji, także to na plus. I właściwie już kilka minut po jego nałożeniu mogę się swobodnie ubrać, i nie muszę się bać, że wiecie, pozostawi mi jakieś plamy tłuste na ubraniach. Także myślę, że produkt naprawdę godny polecenia, fajnie łagodzi, wycisza skórę, odżywia, zmiękcza skórek, Także polecanko, i tym miłym akcentem kończę już dzisiejszy odcinek. Powiem Wam, że trochę się nagadałam, bo kilka razy musiałam odświeżać nagrywanie, bo już po prostu limit się skończył, a nie zdarza mi się to zbyt często. Także mam nadzieję, że ten. Film był dla Was pomocny, że czegoś nowego się dowiedzieliście, poznaliście jakiś fajny, nowy produkt. Dajcie mi też proszę znać, oczywiście, jaka jest Wasza ulubiona pielęgnacja. Takie wiecie, top 2-3 produkty, czy to minionego roku, czy po prostu kilku ostatnich miesięcy. Tymczasem żegnam się z Wami, ściskam bardzo serdecznie, buziaczki i do zobaczenia niebawem. Pa, 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 pa!